można sobie zobaczyć, jak młode rosną. Można u nich zobaczyć takie prążki na piórach. To jest widać, widać. W momencie, kiedy one są głodne, ich organizm nie produkuje barwnika. I to jest tak zwana pręga głodowa. Widać, że miał raz, dwa, trzy takie dzionki w swoim życiu. Co okresy, nie, że nie jadł. Ale tu jest. Jak pani długość dzioba podzieli przez 2,3 mm na dzień, na dobę, to pani będzie sobie, może sobie pani odjąć. I według tego wiemy, jak się wykluwały, w jakiej kolejności. Ale chcecie też zobaczyć, jak długość dzioba, to można, ten, który ma najdłuższy, jest najstarszy. No tak. No tak. Też jest ciekawy wylot z gniazda. Rodzice przestają karmić, żeby po prostu płód zmusza do opuszczenia gniazda. No bo inaczej, jak mam dobrze, to co będę. Także wychowanie dzieci tu jest chyba bardziej takie rygorystyczne. I one około 10 lipca opuszczają gniazdo, zaczynają same żerować. Oczywiście najpierw tam podskakują, ćwiczą na brzegu, na krótkie loty, najczęściej na pobliski dach. No i później jak same żerują, to rodzice mogą się dożywić. No i w zasadzie około 5 sierpnia dzieci lecą, a rodzice tydzień, dwa tygodnie później, bo muszą się dożywić. No i oni właśnie razem nie lecą i nie przebywają razem na zimowiskach. Każdy już osobno i nie lecą razem. No i teraz właśnie przy obrączkowaniu, tak jak widzimy, one spokojnie leżą, bo udawają martwego. To jest sposób obrony. I na gnieździe też tak leżą, bo chodzi o ptaki drapieżne. I dlatego gniazdo niekiedy wydaje nam się, że jest puste, a one po prostu leżą tam płasko, bo to jest sposób obrony. To już czwarty raz z rzędu w naszej gminie, jak podjęta została inicjatywa, zresztą świetny pomysł, to bardziej by należało nazwać, obrączkowania naszego ptaka herbowego, bociana białego, nad którym badania prowadzi w sposób bardzo profesjonalny pani Alina Bartosik, nauczycielka naszego gimnazjum w Kawęczynie, a najczęściej w ostatnich dniach czerwca to się odbywa i również w dniu dzisiejszym, czyli 29 czerwca, jesteśmy tu dzisiaj w dziewiątce u pana Filipa Pietrzaka. Jest to jedno z 11 gniazd, które zostały w tym roku zasiedlone przez bociany. I z tego, co już mogę powiedzieć, z wyjątkiem chyba dwóch pozostałych, młode pokolenie, wygląda na to, że to będzie od 3 do 4, czyli populacja powiększy się bocianów kawęczyńskich, ale w ogóle populacja bociana białego o około 30, może nawet 35, bo jeszcze pełnych wyników nie mamy, bo zostało jeszcze do odwiedzenia 9 z tych 11 gniazd, także to są dane szacunkowe. Na jesieni roku 1997 rozpoczęły się prace samorządu wtedy drugiej kadencji nad ustanowieniem herbu gminy Kawęczyn. Oczywiście występowaliśmy do odpowiednich instytucji. Decyzja Rady Gminy wiosną roku 1998 była następująca, że jest kilku, bodajże z trzech projektów. Został wybrany bocian biały jako, no jak można powiedzieć w cudzysłowie, trochę jako współobywatel naszej gminy, bo co roku od wielu, wielu pewnie dziesiątek, nie tylko lat, ale też i może już więcej niż stuleci. Te tereny są nawiedzane i to z różnym natężeniem, bo mieliśmy nawet około 15 czy 16 gniazd w jednym roku. To też zapadła decyzja, że wizerunkiem naszej gminy, herbem naszej gminy pozostał bocian i tak też się stało. A właściwie w tym roku możemy mówić o fajnym jubileuszu, bo o 20-leciu i bociana białego w naszym herbie, ale też i o badaniach nad nim, nad jego losami, nad jego historią i oczywiście podróżami.
jakie wykonuje na przełomie każdego roku. A z tego, co mogę uchylić rąbkę tajemnicy, pewne wydarzenie, choćby pewnie trochę skromne może, ale jak na 20-lecie będzie miało miejsce podczas dożynek gminnych w tym roku 12 sierpnia w Kawęczynie, bo chcemy choćby w najzwyklejszy sposób zaakcentować ten okres, właśnie okres 20-lecia takiej bardziej widocznej, bardziej zauważanej pozycji bociana białego w naszej gminie.